I'm craving hope in this dark. I'm just a joke, just a joke. Jesus, my spine's so bad. Swimming in the river stinks too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really important to us. Wystaliśmy się w Machnaczu. Przyszła noc, kazał jechać, nie? Standardowo. Pojedziemy sobie dzisiaj z Machnacza w stronę zachodu. Jak daleko pojedziemy, to się pokaże. W każdym razie jedziemy na efekt Machnacza i pojedziemy dalej. W każdym razie temat wygląda w ten sposób, że mamy noc. W nocy, w ciągu dnia próbowano uruchomić LCS Białystok. Czy się udało, czy nie wiem. Towarowe miały stójkę, także po wszystkich stacjach typu Wasilków, Czarna Białostocka, Machnacz, Geniusze, stoją pociągi, no i powoli teraz w końcu to wszystko rusza i ta kolejeczka nam się posuwa do przodu. Ja ruszam z Machnacza, bo przede mną z Czarnej ruszył inny pociąg, bo z Wasilkowa ruszył inny pociąg, nie? I tak pomalutku co stacyjka do przodu. Czym jedziemy? Jedziemy Dragonem i 2400 ton na haku. Tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, ile dam radę dzisiaj mówić, bo jestem po zabiegu. Jama ustna cała poharatana w każdą stronę. Dziur narobione, pocięte wszystko i tak dalej. Tak więc nie wiem, czy dam radę w ogóle coś mówić. Zobaczymy. W każdym razie jedziemy z tego Machnacza. Jak ktoś z was, ktoś zauważy, usłyszy, że mam troszkę inną mowę, troszkę inny akcent, seplenie, mówiąc brzydko, czy coś takiego. To jest efekt tego zabiegu, który mi robili. Hamowanie kontrolne, ponieważ w Machnaczu zaczynaliśmy. Gdzieś to hamowanie kontrolne musimy wykonać.
Wcześniej tego kontrolnego nie mieliśmy gdzie wykonać, bo z Machnacza jest pod górkę, przełamaliśmy szczyt i dopiero zrobiliśmy kontrolne, jakby ktoś pytał, nie? Także tak. No dobra, ale w Czarnej Białostockie przynajmniej jako taki zasięg będziemy mieli, nie? Bo w Machnaczu to jest tragedia, jeśli chodzi o zasięg telefonu. A tu też możemy stać. Dojazd samochodem w porządku, zasięg jest, nie? W razie czego jakiś... Nie no, do tej pory ze sklepem to już by było ciężko. Powiedziałbym nawet bardzo ciężko. Coś tam ciała daje, nie wiem czy go zaraz sobie troszkę nie rozbierzemy, nie przeczyścimy. Przecież nie wiem czy mi się chce o tym porze, szczerze mówiąc. Drewno w Czarnej dalej leży. If I could.
być urządzenie zamyka przejazd, znakiem tego kierunek do przodu, światełka. No i co? Będziemy jechać chyba, nie? Czy nie? 194-022-22. I tak jak mówiłem, ja wyjechał kolega z Wasilkowa, ja wyjeżdżam z Czarnej Białostockiej, za mną kolejny wyjeżdżał z Machnacza, a za nim kolejny wyjeżdżał z Geniusz do Machnacza. Tak to wygląda. Z boczku na boczek i tak do Białego. A od Białego już powinno być płynnie. Chyba, że będzie jakieś zamknięcie po drodze. Także jedziemy. 23:24, 3:4, idealna godzina, żeby ruszać w trasę, nie? Jak to się dziwnie wszystko odwróciło. Do tej pory wszystkie ładowne pociągi jechały z zachodu na wschód. A teraz wszystkie ładowne pociągi jadą ze wschodu na zachód. Paliwem oczywiście. Magic. Nie ślizgamy się, nie ślizgamy się. Powolutku, pomalutku do przodu. Zaraz będzie z góreczki. Trochę nas to pchnie. Wąskoturówka na górze, my na dole. Tak oto się jedzie. Co tu się dzieje z kolorami? Balans bieli głupieje. I odliczamy metry od ostatniego rozjazdu. Ciekaw jestem niezmiernie, jak ja przejadę przez Białystok. Półtorej miesiąca mnie tam nie było. A tam LCS-y otwierają. I zamykają. Oj, czuwaczku, chyba się pokłócimy. Tam LCS otwierają, zamykają. Jaką my tu w ogóle mamy 70 rozkolowo? Dobra. No to jedziemy. O co chodzi? Chodzi o to, że przy modernizowanych stacjach i szlakach, uwierzcie mi, że nawet miesiąc nieobecności to potrafi być już dla maszynisty całkiem inny szlak, całkiem nowy szlak. W Białymstoku byłem ostatnio 30 lipca i to 30 lipca na Turkolu, więc nie jako maszynista. Za dużo nie zobaczyłem, za dużo nie widziałem, co. Chociaż nie, 30-31 robiłem nockę też właśnie z tym razem z Wasilkowa do. Z Wasilkowa?
Nie, z Sokółki. Z Sokółki, gdzie ja dojechałem do Łochowa. Sokółki do Łochowa. Czarny blok już na zielono. No, 30 lipca mamy dzisiaj, 4 września. Czyli minął ponad miesiąc i tydzień. Matko Bosko, kochano, jak to drgania jakie, kurde. Wasilków jak zwykle we mgle, no to jest coś pięknego w tej stacji, nie? Zawsze mgła, kiedy nie jadę, to jest mgła. Pierwszy, brak sygnału.
I pierwszy powtarzacz, brak sygnału. Dobra, dzięki. No, także Białystok na rozkazy jeździ. Fajnie jest. I dyktuję dla 994. Można. Pisemny jest numer dla pociągu 994-022 dnia 05.09.2023 rok. Działka pierwsza. Zezwalam po otrzymaniu tylko tego rozkazu pisemnego przejechać obok wskazującego sygnał stój semafora wyjazdowego C, 4, 2, 3, linia 4 i 2 mała na górze. Siewa Sirków, WL, dyżurny ruch. Rozkaz pisemny jest numer dla pociągu 994-022 dnia 5.09.2023 działka pierwsza. Zezwalam po otrzymaniu tylko tego rozkazu pisemnego przejechać obok wskazującego sygnał stój semafora wyjazdowego C4/2 stacja Wasilków posterunek WL godzina 1.00 maszynista nazwisko dyżurnego. Tak, treść się zgadza, podzielamy. Dziękuję, idziemy. To co, to jedziemy. Pomijamy semafor C4/2. I jedziemy, proszę Państwa. 12 na 170, to. Dobra. Uroki starych stacji, tu nie ma sygnału zastępczego. Tu jest rozkaz pisemny S i jedziemy. A mijając semafor ustawiony na stój, mimo wszystko zawsze pozostaje ta niepewność. Także co, łyk kawy, jedziemy do Białego i Białystok podobno na biegu. Mokro się zrobiło, mgła nam zaczęła padać, osiadać. Także podejrzewam, że troszkę tutaj pod górkę powalczymy. Chociaż z pociągiem 2300 raczej nie powinno być problemów żadnych. Teoretycznie te pociągi, te relacji z takim brutem zawsze ciągałem nagami, nie? Nagami to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast dzisiaj jedziemy Dragonem. Co 6 osi, to 6 osi. Sieć wytrzyma. Poniżej 2700 nie schodzimy.
Zapakować nawet nie trzeba, kurde. Daj do prąda, jedziemy. A ja tu widzę tarczę ostrzegawczą, której tu nie było. A może była? Oj, ludzie kochane. Ustawienie zmiana miejsca znajdowania się sygnałów na szlaku Wasilku. Semafor wjazdowy 178-400. Zastrzeżeń. Mamy już ostrzeżenia wpisane ten semafor. W kilometrze 178-400 jest ustawiony nowy semafor wjazdowy. Metrażu nie ma. Za 1,5 kilometra. Stara tarcza, widzę, jest unieważniona. Za 200 metrów, a nie za 600. No przecież klikam. Ten nowy świetlny semafor już stoi. Oczywiście bez prądówka przed samym semaforem. No kuźwa mać. To trzeba być. Nie wiem kim. Zaczyna się o 40 km na godzinę. Ta 40 jest. Do semafora 1 km 132, 172, 300, czyli przez calutką stację jest 40 na godzinę. Pierwsza 13 w nocy z rowerem przez międzytorzu przez środek. Ja cię pierdzielę. Co ten chłop tu robi?
Dobra, wjazdowy za nami, jesteśmy w stacji. Tu po lewej stary semafor kształtowy, stary kształtowy wjazdowy. Wjazdu na 60, dalej drogowskaz jest na 40. Tutaj chłopaki gamę tankują. Tu będziemy mieli 20. Czy my już będziemy jechać przez nową grupę? 994006, ja ostrzeżenia posiadę, tak? Tak, mała szeroka mam. Dobra, dzięki. 994022, tutaj przy dysponującej ostrzeżenia będą. Przy dysponującej ostrzeżenia, dzięki. Mam nadzieję, że przy starej dysponującej. Buty założyć. Drogowskaz, tarcza unieważniona. Ograniczeń w torze nie widać. 560-4009, głoś się. Tak. Możemy zapisać gotowość. Całą analizę podawać? Nie, wystarczy nazwisko, bo tam chyba nic się nie zmieniło, nawet lokomotywa ta sama. Dobra, idzie tak, pan z ostrzeżeniami ze starej dysponera. Cześć. Koleżko szanowny. I u mnie będzie numer 242. Wyciągnij się ze 109 i będziemy jechać. A, jedziemy na nową grupę torów. Super. Panie dyżur, na 109 nie podał się semafor. Dobra, ostrzeżenia podane, doręczone, odebrane, jedziemy dalej. Łapy, Białystok, Białystok, łapy, Białystok, łapy, Białystok, Jezusieńku, kolego kochany. Białystok, gama na TBN jest zatankowana i ty tam mogę na grupę zjeżdżać. Czy zaraz się wciągnie towarowy i będę się manewrował. Dobra, dzięki.
postawiono nowo zabudowany wskaźnik, to nie, oddano do eksploatacji czterostawną blokadę STW-Bra, roboty torowe, 20 Białystok, 174 900, tor po wykolejeniu, na to trzeba uważać, bo nie wiem, w którym to dokładnie miejscu. Dalej, łapy, rozjazd 313, po robotach 20 na godzinę, później 50, 20. Nie jest tak źle. Powiedział, bo nawet jest dobrze. Popasowali tych ograniczeń trochę. Po nowej grupie, super. A to stoi wojo, Amerykanie stoją. Także tak. No na to co parkujemy. I zobaczymy kiedy pojedziemy dalej. Tych kształtów.